Zmasz swoje grzechy sprawiedliwością. Księga Daniela, 4 rozdział, 24 werset. Tak brzmiało Boże ostrzeżenie skierowane przez proroka Daniela do babilońskiego króla Nebukadnezara. Król ten nie usłuchał głosu Bożego, nie zerwał z grzechem i dalej kroczył swą niewłaściwą drogą. Cierpliwość Boża była wielka. Bóg czekał 12 miesięcy, a po tym czasie Nebukadnezara dosięgnął sąd Boży trwający przez pewien czas życia króla, który Bóg zapowiedział mu wcześniej we śnie. Tak ważne jest zawarte w tej opowieści pouczenie oraz przekazane przez Boga ostrzeżenie. Tak, jest bardzo ważne, żebyś także wszystkie ostrzeżenia Boże brał do swojego serca. Jeśli Bóg często ostrzega nas, abyśmy opuścili dotychczasową drogę grzechu i niesprawiedliwości, a my lekceważymy bogactwo Jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości oraz nie zważamy na to, że dobroć Boża prowadzi nas do opamiętania, to wkrótce możemy doświadczyć tragicznych skutków naszego postępowania. Być może nie jeden człowiek w swym sercu przyzna, że droga pokuty i wiary jest właściwą drogą, ale równocześnie odczuwa zniewalającą moc grzechu i świata, które są przeszkodą, aby nią kroczyć. Oby więc każdy posłuchał głosu Bożego i uchwycił się ratujących rąk Zbawiciela. Bóg miłuje grzesznika, chociaż nienawidzi grzechu. Tylko Bóg, tylko On wie, jak każdemu pomóc. On daje siłę, światło i łaskę i każdego pokutującego grzesznika przenosi na bezpieczną, niewzruszalną skałę zbawienia, na Chrystusa. Uwolniony od mocy grzechu i szatana może wtedy czcić Boga przez wykonywanie uczynków sprawiedliwości i miłosierdzia. Jakąż powagą przepełnione jest wezwanie zawarte w dzisiejszym fragmencie, który tutaj przedstawiam. To znaczy, tym fragmencie z Daniela 4:24, zmasz swoje grzechy sprawiedliwością. Jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć. To wezwanie jest szczególnie ważne dla dzieci wierzących rodziców. Te dzieci wiedzą o konieczności zbawienia oraz o wiodącej do niego drodze, a pomimo tego wciąż niektóre z nich nie zdecydowały się iść za Panem. Jeśli jesteś dzieckiem wierzących rodziców, a sam jeszcze nie jesteś pojednany z Bogiem, to hasło jest szczególnie dla ciebie, szczególnie dla niezbawionych dzieci wierzących rodziców, które wiedzą o konieczności zbawienia oraz o wiodącej do niego drodze, a pomimo tego wciąż nie zdecydowały się iść za Panem Jezusem. Nie czekaj dłużej. Pamiętaj, że cierpliwość Boża może niespodziewanie zakończyć swoje oddziaływanie i prowadzenie do upamiętania. Tak, cierpliwość Boża może niespodziewanie się zakończyć. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.